W tej chwili jest czas dla Państwa do zadawania pytań obu paniom dotyczącym ich wypowiedzi. Moje koleżanki też mają mikrofony i będą Państwu je podawać. Dzień dobry. Ja chciałam zadać jedno pytanie plus podzielić się swoimi wrażeniami na temat wprowadzania języka angielskiego w przedszkolu. Po pierwsze, ja nie wyczytałam, co się będzie działo z nauczycielami, którzy w 2020 roku nie zdobędą kwalifikacji. I to, jeżeli panie mają jakieś informacje na ten temat, to bardzo bym prosiła. A po drugie, to jak słucham, to mam wrażenie, że trochę w innej rzeczywistości jestem niż to, co słyszę, ponieważ ja jestem jak najbardziej za wprowadzaniem języka angielskiego w przedszkolu. Bardzo mi się to podoba. Natomiast czuję ogromny ciężar, ponieważ po pierwsze, większość osób nie zna języka angielskiego. W szkołach nie uczono nas, uczono nas języka rosyjskiego. Na dzień dzisiejszy nie ma, przynajmniej ja nie wiem o takim miejscu, gdzie można byłoby zacząć się uczyć osoby, które od podstaw, bo oczywiście już pojawiają się szkolenia dla osób, które mają jakiekolwiek podstawy, natomiast nie ma niczego dla osób, które po prostu nie miały doświadczenia z językiem angielskim żadnego. Jest 2015 rok, nauczenie się i w 20 zdobycie wykształcenia takiego, jakiego tutaj prawo nam sugeruje, dla mnie uważam jest trudne, zwłaszcza, że mamy mnóstwo innych zadań, nie możemy poświęcić czasu tylko językowi angielskiemu. Uważam, że wszystko fajnie, tylko zrobione nie od tej strony, co trzeba. I jest mi żal z tego powodu. Mówiłam o tym podczas, kiedy przekazywałam Państwu informację, że do sierpnia 2020 roku jest okres przejściowy, do którego nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy legitymują się poziomem znajomości języka obcego B2, dokumentem poświadczającym taki poziom znajomości języka obcego, mogą prowadzić te zajęcia, nie mając przygotowania pedagogiczno-metodycznego. Jeżeli do tego terminu te osoby nie uzyskają tego przygotowania, czyli nie zrobią kursu kwalifikacyjnego albo nie ukończą studiów podyplomowych, no to takie osoby nie będą mogły prowadzić zajęć językowych w wychowaniu przedszkolnym. Czy pani jest dyrektorem przedszkola samodzielnego, czy jest to może zespół przedszkolno? Samodzielne przedszkole, tak? I dotychczas nie prowadziła pani zajęć językowych dla żadnej z grup dzieci? Znaczy my prowadzimy, ale przychodzą nauczyciele z zewnątrz, które jeżeli chodzi o są krótkie zajęcia i oczywiście ja bym też zastanawiała się, bo pani powiedziała, że ze szkoły nauczycieli, ale prowadzenie zajęć w przedszkolu nie jest łatwe i często nauczyciel szkolny nie ma predyspozycji do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Dlatego mówię, to fajnie, że, że w przedszkolu będą i że nauczyciele, ale najpierw trzeba byłoby nas wyszkolić, a my byśmy już sobie poradziły. Tylko że jak gdyby czujemy się osamotnione, że prawo sobie weszło, a wy sobie róbcie co chcecie. Prawo weszło, weszło częściowo, ale jak pani widzi, rozłożyliśmy tą zmianę po pierwsze na kilka lat, po drugie daliśmy nauczycielom szansę te 5 lat, a właściwie 6, to jest naprawdę sporo, żeby uzyskać nie tylko przygotowanie metodyczne do wczesnej nauki języka, ale nawet żeby uzyskać znajomość języka na poziomie B2. Mówimy o w tej chwili 5 latach, także to jest taki okres, który pozwoli każdemu nauczycielowi, właściwie chętnemu nauczycielowi, który będzie chciał podjąć się tego zadania, przygotować się do niego. Ja przepraszam, ale chciałam jeszcze dociekać. To znaczy my bardzo chcemy, tylko tak jak mówię, jeżeli chcemy, jeżeli panie znają takie miejsca, to ja chętnie skorzystam, bo ja wiem, że dla osób, które już potrafią, które już mają jakiekolwiek umiejętności, to są kursy, szkolenia, przechodzą i dalej dostają się bądź nie. Natomiast ja mówię o tej większej grupie, która nie ma żadnego przygotowania do języka. Na dzień dzisiejszy nie znam żadnego od podstaw.
5 lat to jest mało. Pani dyrektor, pozwoli pani, że ja, znaczy po pierwsze tak, ja jeszcze chciałam się dopytać, korzystając z obecności pani dyrektor, czy państwo zakładają, że angielski czy jakikolwiek inny język będzie metodą CLIL, to znaczy, że każdy nauczyciel przedszkolny prowadzący szkołę ma pracować, czy może być sytuacja, bo rozumiem, że to jest intencja pytania pani dyrektor, że mamy oddzielnego, osobnego nauczyciela przedszkolnego, który prowadzi zajęcia z tego angielskiego w kilku, prawda, w kilku grupach przedszkolnych, natomiast nie ma obowiązku każdy nauczyciel przedszkolny legitymować się tym znajomością języka, bo to chyba jest jakby clue pytania. Tak, oczywiście obydwie formy, mówiłam o tym podczas prezentacji, obydwie formy zorganizowania zajęć językowych w przedszkolu są jak najbardziej dopuszczalne. Można te zajęcia powierzyć nauczycielowi wychowania przedszkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mówiłam, ale jeżeli nauczyciel nie posiada tych kwalifikacji, nie posiada znajomości języka na tym poziomie, to po prostu te zajęcia językowe trzeba powierzyć, do tego trzeba zatrudnić innego nauczyciela, który ma kwalifikacje wymagane do tego, żeby prowadzić zajęcia językowe w przedszkolu. Oba rozwiązania są dopuszczalne. Jeszcze dokończę, to znaczy, szanowne panie, znaczy ja chciałam, bo rozumiem, że, bo wiemy o tym, że jest niepokój w środowisku. Myślę, że ta odpowiedź pani dyrektor uspokoiła. Do nas docierały już pogłoski, że panie się obawiają, że osoba pracująca w przedszkolu, która nie zdąży zrobić do 2020 roku stosownego kursu oraz nie pozna języka angielskiego na poziomie B2, czyli na przykład C1, nie będzie mogła pracować w przedszkolu. Usłyszały panie, że jest to fałszywa teza, więc ja mam nadzieję, że przekażą to też panie do, w swoich placówkach, bo wiemy, że jest niepokój. Jeszcze jedno pytanie, żeby tak do końca. Czyli ta sytuacja, o której pani dyrektor mówi, będzie i do 2020 i po 2020 i możemy nauczycieli uspokoić. Tak, jak najbardziej. Jeszcze raz powtórzę, bo rzeczywiście to jest chyba, jest tutaj jakieś duże niezrozumienie. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Zajęcia z języka obcego w przedszkolach. Może w tej chwili do 2020 roku i po 2020 roku prowadzić osoba, która prowadzić albo nauczyciel wychowania przedszkolnego, który ma wymagane teraz kwalifikacje albo kwalifikacje, które będą wymagane po tym terminie, albo będzie mogła te zajęcia prowadzić, będzie te zajęcia mógł prowadzić inny nauczyciel, tylko nauczyciel języka obcego zatrudniony do tego celu w przedszkolach czy w oddziale przedszkolnym. Jeżeli nauczyciel wychowania przedszkolnego do 2020 roku nie zdobędzie tych kwalifikacji wymaganych do, bardzo proszę o ciszę, do prowadzenia tego obszaru wychowania przedszkolnego, to po prostu tego obszaru wychowania przedszkolnego po 2020 roku też nie będzie mógł prowadzić, ale nie jest to równoznaczne z tym, że nie będzie mógł być nauczycielem wychowania przedszkolnego. Magda Kiliszek. Przepraszam, bo ja jeszcze padło pytanie na temat kursów językowych. Znaczy chcę powiedzieć tak, myśmy się zastanawiali nad wprowadzeniem we wciesie kursów językowych. Na razie nie wydaje nam się to uzasadnione. Wolelibyśmy się skoncentrować jednak na kursach kwalifikacyjnych i na tym wszystkim, całej działalności, o której mówiłam, Centrum Zasobów. Bo chyba akurat Warszawa jest tak bogata w różnego rodzaju szkoły językowe, że tutaj mogą panie spróbować. Co do pieniędzy, pamiętają państwo, panie, że są pieniądze na doskonalenie. Będziemy w takim razie zastanawiać, jak to dofinansowywać. Dziękuję. Magda Kiliszek, przedszkole w Wołominie. Mam pytanie takie, bo rozumiem, gdy będzie to nauczyciel wychowania przedszkolnego, który ma kwalifikacje i będzie mógł prowadzić zajęcia w ciągu dnia, tak, z językiem, ale jeśli jest to osoba, która jest to nauczyciel, powiedzmy, ze szkoły sąsiedniej, czy będzie określone w rozporządzeniu, jakie są ramy czasowe tego języka? Czy tak jak w szkole, że są to zajęcia, powiedzmy, dwa razy w tygodniu jednostka lekcyjna, czyli u nas dwa razy w tygodniu zajęcie, czy mają być to zajęcia, które są taką kąpielą językową, tak, czyli cały czas z tego języka korzystamy? Jak to widzi ministerstwo?
Już wyjaśniam. Ten obszar wychowania przedszkolnego z tego punktu widzenia należy traktować tak samo jak każdy inny. To znaczy, to jakby od przyjętego czy realizowanego w przedszkolu programu nauczania zależy, ile czasu nauczyciel poświęca na poszczególne obszary tego wychowania przedszkolnego. I w takiej klasycznej sytuacji, kiedy te zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, to tylko i wyłącznie on decyduje, kiedy sobie tam wplata tą edukację językową. Jeżeli to będzie prowadziła osoba z zewnątrz, inny nauczyciel, nie wychowania przedszkolnego, no to tutaj będzie sytuacja nieco inna. My nie będziemy mówić, jaki czas tych 5 godzin dziennie obowiązkowego wychowania przedszkolnego, co najmniej 5, ma być poświęcony na zajęcia językowe. To jest kwestia ustaleń dyrektora szkoły, ustaleń z nauczycielem, w jakim tak naprawdę ile czasu w tygodniowym rozkładzie zajęć będzie poświęcone na zajęcia językowe, jeżeli będzie je prowadziła osoba niejako z zewnątrz, tak, drugi nauczyciel. Ale nie przewidujemy tutaj określania w rozporządzeniu, że to ma być na przykład 2 razy po 30 minut. Nie, to zostawiamy do decyzji szkół. Dzień dobry, Barbara Rokicka, dyrektor przedszkola 225. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Czy w związku, nawiązując do tego poprzedniego pytania, chciałam dopytać, czy w związku z tym, przygotowując zasady organizacji na przyszły rok, Biuro Edukacji weźmie pod uwagę taką sytuację, że ja muszę na przykład mieć 1 godzinę, załóżmy, prawda, 1 godzinę dodatkowo języka w organizacji, tak, dla nauczyciela języka angielskiego, jeżeli będę chciała go zatrudnić z zewnątrz, żeby to nie było jakby godzina zabrana z godzin nauczyciela wychowania przedszkolnego, tylko dodatkowa godzina jedna właśnie na nauczanie języków obcych. I drugie pytanie, jeśli od razu mogę. Czy w związku z tym Biuro Edukacji, bardzo się cieszymy z tego, że miasto przewidziało te godziny na zajęcia dodatkowe w przedszkolu, one są w pełni wykorzystywane i bardzo się cieszą dobrą opinią rodziców. Chciałabym się dopytać, czy te godziny dla młodszych dzieci nadal zostaną utrzymane na nauczanie języka obcego, jeżeli dyrektor przeznacza takie godziny. Dziękuję. Czy odpowiadając na drugie pytanie, tak, oczywiście zostawiamy dla młodszych dzieci godziny na zajęcia dodatkowe. Natomiast pierwsze pytanie, tak jak pani dyrektor powiedziała, angielski jest wpleciony w te 5 godzin, w podstawę, także my nie bardzo możemy tutaj wyabstrahować godzinę, także w zasadach nie pokaże się jako dodatkowa godzina. Wiemy, że jest problem z nauczycielami angielskiego w przedszkolu i jest ich zdecydowana mniejszość, tych, którzy mają kwalifikacje do nauczania w przedszkola. Jeżeli nauczyciel w przedszkolu ma takowe kwalifikacje, okazuje się, że w ramach swojego etatu musi on wykonywać jakby zadanie dodatkowe, które nie jest dodatkowo płatne. Jest to wszystko w ramach etatu. I teraz na przykład, jeżeli w przedszkolu jest nauczyciel z kwalifikacjami angielskiego, jedyny, czego życzę wszystkim, bo to jest jeszcze na razie marzenie ściętej głowy, to czy ten nauczyciel ma pracować w kilku grupach za przysłowiową pensję? To jest coś nie tak. Nie, no tak. Każdy, znaczy pracuje, ma pensum, w związku z czym do pani dyrektor należy już zorganizowanie pracy, natomiast na pewno nie jest to praca za dodatkowe pieniądze. Dzień dobry państwu, Józefa Jóźwik, Ośrodek Doskonalenia w Siedlcach. Pani dyrektor, ja chciałam się odnieść do tej opcji, którą pani dyrektor podniosła, mianowicie nauczyciel szkolny przychodzi do nas, realizuje naukę języka obcego. Chwała mu za to. Tylko pytanie, co w związku z realizacją 5-godzinnej podstawy programowej, jeżeli on znajdzie okienko o godzinie 14, kiedy nasze dzieci mają dyspozycję taką, jaką mają. I w nawiązaniu jeszcze do tej dodatkowej, jeżeli mogę, korzystając z mikrofonu, w nawiązaniu do ewentualnie tej dodatkowej godziny, którą nauczyciel nieposiadający znajomości języka angielskiego ma oddać specjaliście. Co z jego pensum? To jest pytanie, które największy stres rodzi. Czy jeżeli ja, nie posiadając znajomości języka angielskiego, pracuję w grupie przedszkolnej, to znaczy jest dla mnie 25 godzin etatu,
czy muszę godzinę oddać specjaliście? Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązanie organizacyjne przyjmie dyrektor danego przedszkola. Co do zasady, ustawa o systemie oświaty mówi tyle, że dziecko w wieku przedszkolnym realizuje podstawę programową w ramach co najmniej 5 godzin. Co najmniej 5 godzin. W ramach tych 5 godzin codziennie, znaczy w ramach tych 5 godzin doszedł jeden obszar, jeden dodatkowy obszar wychowania przedszkolnego, 16 obszar wychowania przedszkolnego. I tak naprawdę to trudno jest odpowiedzieć na to pytanie inaczej niż wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania organizacyjne zostaną w danym przedszkolu przyjęte. Bo jeżeli dyrektor przedszkola będzie, jeżeli to jest zespół szkolno-przedszkolny, tak, są nauczyciele języka... Okej, dobrze. Jeżeli to jest przedszkole, które będzie musiało zatrudnić osobę dodatkową z zewnątrz do zajęć, do prowadzenia zajęć języka obcego, to oczywiście ta osoba musi być wynagradzana stosownie do przydzielonego jej wymiaru czasu i tyle. Nic więcej tu nie mogę powiedzieć. Ja myślę, że głównym problemem jest określenie godzin realizacji podstawy programowej, ponieważ dzieci przychodzą o różnych godzinach i tak naprawdę, jeżeli dziecko przychodzi na godzinę 10, a tak coraz więcej jednak takich przypadków jest, to realizuje tę podstawę programową przez 5 godzin, których jest, czyli 11, 12, 13, 14, do 15, tak? A my mamy określone przez organ prowadzący godziny od 8 do 13. I myślę, że te godziny, które nas limitują, powinny zostać jednak zniesione i nie powinno być takiego określenia, bo podstawę programową realizujemy przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu tak naprawdę. I każde dziecko realizuje ją indywidualnie. I myślę, że taka swoboda tutaj każdemu dyrektorowi da możliwość wtedy lepszej organizacji i rozwiązania tego problemu. Pani dyrektor, ja myślę, że my ten głos sobie zanotowałyśmy, przed nami oczywiście jest przygotowanie zasad organizacji na przyszły rok szkolny, bo to jednak wiąże się z takim ryzykiem. Proszę pamiętać, że po tych 5 godzinach obowiązkowej edukacji jednak mamy godziny płatne przez rodziców, więc to nie... tutaj pewna sytuacja jest dość nas ustawiająca w konieczności zapisów dość rygorystycznych. Więc aczkolwiek wiem, że zdarzają się takie sytuacje, że przedszkola i ta edukacja jest później przesunięta. Przyjmujemy, będziemy o tym rozmawiać w Biurze Edukacji, także na razie proszę, nie będę odpowiadała, nie będę deklarowała, dobrze? Umówmy się. Edyta Grodzka z przedszkola warszawskiego. Ja chciałam zapytać się o taką rzecz. Jakie kwalifikacje będzie musiał mieć dyrektor przedszkola, żeby nadzorować nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego? Nie wymagamy specjalnych kwalifikacji od dyrektorów przedszkoli do nadzorowania nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego. Kwalifikacje wymagane od dyrektorów przedszkoli są ustalone i w tym zakresie w związku z tą zmianą, o której ja powiedziałam, żadnych zmian nie ma. Ja mam takie pytanie. Przychodzi od września nauczyciel z zewnątrz i prowadzi zajęcia nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 5-letnich. Wchodzi do grupy, nasz nauczyciel w tym czasie co ma robić, który prowadzi tę grupę, czy razem uczestniczy w zajęciach? Nauczyciel ma, wiemy, jaki jest wymiar pracy nauczyciela przedszkolnego. Tak, pani dyrektor, w takim razie pani tak organizuje, że nauczyciel później pracuje do godziny 15:30 na przykład. Ja mam wrażenie, że ten temat już żeśmy przerabiały przy zasadach organizacyjnych 2 lata temu. Nic się nie zmieniło. To znaczy nie ma takiej sytuacji, że będziemy znowu z tych 25 kilku godzin odejmować godzinę. Tak pani dyrektor organizuje pracę, żeby nauczyciel ją potem wykonywał w późniejszym czasie na przykład. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Na tą chwilę zajęcia dodatkowe w przedszkolach prowadzone są po południu.
Natomiast rozumiem, że jeżeli w podstawie programowej będzie język angielski, to u pięciolatków to te zajęcia powinny się odbywać przed południem, tak? Dobrze rozumiem? Czyli nauczyciel, który przychodzi z zewnątrz, będzie musiał przyjść przed południem do pięciolatków i po południu do pozostałych grup, tak? Dlatego mówiłam, tak podczas mojej wypowiedzi mówiłam o tym, że rzeczywiście jest to wyzwanie i nie ukrywam, że widzimy pewne kłopoty, natomiast powinniśmy i bardzo Państwa proszę, że to co usłyszałyśmy dzisiaj, usłyszeliśmy, że pięciolatki mają język obcy w podstawie programowej, zdecydowanie oznacza, że musimy, że tak trzeba zaplanować będzie i to na pewno będą kłopoty, bo zdajemy sobie sprawę, że część z pań się posiłkowała nauczycielami ze szkół podstawowych, no i niestety trzeba po prostu usiąść z nauczycielem tej okolicznej szkoły podstawowej i spróbować tak ułożyć plan lekcji nauczycieli szkoły podstawowej, żeby się to przedpołudnie udało wygospodarować. Dlatego powiedziałam i proszę, ja słyszę szum, wiem o tym, że wiemy, że jest to trudne, natomiast pani wniosek jest absolutnie uzasadniony. Zajęcia dodatkowe zdecydowanie po godzinach, w godzinach popołudniowych, a pięciolatki niestety przed południem. Ja jeszcze raz, jeśli mogę. Rozumiem to, co powiedziała pani dyrektor i jedna i druga, że organizacyjnie jest to problem, ale do przeskoczenia. Ja się mogę pochylić z pokorą nad okienkami. Mają je nauczyciele szkół, możemy je również mieć my. Natomiast bardzo mnie interesuje i bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. W związku, że bilans godzin w przedszkolu jest taki, jaki jest, wchodzi specjalista zewnętrzny. Co z godziną dla nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do nauczania języka polskiego? Czy to oznacza, że nie ma szans na wypełnienie, na korzystanie z pełnego etatu? To jest pytanie, na które bardzo proszę o odpowiedź. Ja na to pytanie odpowiedziałam. Ma, no po prostu przesunięta jest w organizacji, nauczyciel pracuje godzinę później, tak? Znaczy tu w ogóle nie ma pomysłu na odejmowanie godzin. Ja jeszcze mam pytanie dotyczące liczby dzieci na zajęciach z lektoratu, nie wiem jak to będziemy nazywać, tak? W szkole klasy są dzielone. Jak my mamy to rozwiązać? Czy mamy prowadzić te zajęcia w grupach 25-osobowych, czy tak jak w tym momencie robimy to na zajęciach dodatkowych, dzielimy na 12-osobowe grupy? Nie, tutaj nie będą miały zastosowania zasady takie, jak Państwo stosowali przy zajęciach dodatkowych. Tu mówimy o nauce języka obcego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu. Zatem te ograniczenia dotyczące liczby dzieci w oddziale przedszkolnym mają zastosowanie do każdego obszaru wychowania przedszkolnego realizowanego w ramach podstawy programowej. Pytanie jeszcze. Dzień dobry, nazywam się Anna Ryszawa, ja jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Zapisałam się w październiku na kurs kwalifikacyjny do nauczania języka, z tym, że ja nie posiadam certyfikatu. Zapisując się na ten kurs, oczywiście nie było takiego wymagania, że ja muszę mieć ten certyfikat, musiała być znajomość języka na poziomie B1. Ja mam zdany lektorat na studiach magisterskich na poziomie B2. I teraz kończąc ten kurs kwalifikacyjny, ja nie dostanę certyfikatu na poziomie B2, czyli znaczy to, że ja od września nie będę mogła prowadzić zajęć z języka angielskiego, bo będę miała kurs kwalifikacyjny, natomiast nie będę miała certyfikatu jeszcze, do którego się będę przygotowywała i będę miała go troszkę później. Jeżeli nie będzie pani miała poświadczonej znajomości języka obcego na poziomie B2 i to jeszcze poświadczonej jednym z tych certyfikatów, który jest określony w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji, to rzeczywiście nie ma pani kwalifikacji do tego, żeby prowadzić zajęcia językowe w przedszkolu. Certyfikat B2 i to jeszcze jeden z certyfikatów określony w rozporządzeniu. Znaczy wie pani, no bo czuję się teraz taka trochę rozczarowana, bo zapisałam się na kurs organizowany przez MSCDN i teraz okazuje się, że chodząc przez rok na te zajęcia, dalej zostaję bez kwalifikacji, bo nie wiem, po prostu nie została dokładnie sprecyzowana informacja na temat znajomości języka i zostaliśmy zapisani na kurs na poziomie tego B1.
powinna pani zdobyć certyfikat na poziomie B2. Urszula Rzeszyńska, ja właśnie bo chciałam podzielić się taką refleksją, bo my skupiamy się przede wszystkim na tym, że nauczyciel zdobywa określone umiejętności i naucza języka, ale bierzemy pod uwagę także fakt, że dziecko w wieku przedszkolnym, które ma wyjątkowo wyczulony słuch na właśnie językowe rzeczy, ponieważ uczy się też języka polskiego. I teraz tak, ja myślę sobie, że wielu nauczycieli, którzy nawet zdobędą odpowiednie kwalifikacje, rzadko który będzie mówił tak po angielsku, że to będzie rzeczywista nauka z korzyścią dla dziecka. Najtrudniej jest zniwelować błędy, które zostaną zrobione na początku, dlatego że jeżeli nauczyciel, który uczy angielskiego, nauczył się w określonym wieku tego języka, on nigdy nie ma szans na to, żeby mówić po angielsku na tyle dobrze, na tyle dla dziecka korzystnie. Będziemy uczyć to tak, jak przyjeżdżają do Polski Ukraińcy i mówią po polsku, prawda? I nasze dzieci będą w ten sposób uczyły się języka, będziemy dumni z tego, że znają, a jednocześnie no, jest to niebezpieczeństwo, że właśnie ten akcent będzie bardzo niedobry. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to też no, oczywiście możemy się na różnym poziomie tego języka uczyć, posiadać certyfikaty, ale teraz jest specyfika pracy z malutkim dzieckiem, i do tej pory można powiedzieć tak, jeżeli ja nie mówię, że oczywiście to były płatne zajęcia, ale prowadziły osoby, które były po filologii, czy rzeczywiście znały znakomicie język i uczyły te dzieci metodami takimi aktywnymi. Nie wiem, czy nauczyciele nasi natychmiast po właśnie takich szybkich kursach będą w stanie to dobrze zrobić. Powiem, że to mi się wydaje bardzo ważną sprawą, bo my tak robimy to bardzo szybko. No i jeszcze dodatkowa kwestia to jest kwestia kosztów, tak? Jeżeli będziemy mieli, gdybyśmy mieli środki finansowe na to, żeby zakupić dobre materiały, możemy się wspomagać materiałami zewnętrznymi, ale jeżeli to wszystko będzie miał zrobić nauczyciel w tak krótkim czasie, to pytanie jest, ile my dobrego zrobimy, a ile złego, bo potem trzeba będzie ten akcent i te różne rzeczy oduczyć, a jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli takie efekty, no, wątpliwe, o tak powiem krótko. Dziękuję. Z tych powodów, które pani wymieniła, minimalny poziom znajomości języka obcego, który uprawnia do prowadzenia zajęć językowych w przedszkolu, to jest poziom B2. To jest znajomość języka obcego, która w naszej ocenie pozwala na prowadzenie w przedszkolu zajęć językowych w sposób właściwy, w sposób prawidłowy. Do tego wymagamy przygotowania pedagogicznego, metodycznego, z tym, że tutaj ten wymóg jest odroczony czasie do 2020 roku. To są minimalne wymagania. Na początku mówiłam, że zajęcia z języka obcego w przedszkolu mogą prowadzić osoby określenie z pełnym wykształceniem językowym będzie niewłaściwe, ale osoby również posiadające kwalifikacje do uczenia języka na wyższych etapach edukacji. Ja myślę też, że ta pani refleksja, która została przed chwileczką wypowiedziana, znajdzie też odpowiedź w drugiej części naszego seminarium, gdzie będą już państwo mieli spotkanie z metodykami i myślę też, że przejdziemy na trochę inną stylistykę, nie będziemy mówić o uczniu, o nauczaniu, będziemy mówić o dziecku, o przygotowaniu, o zajęciach i myślę, że też na te pytania tutaj, które państwa gnębią, będą odpowiedzi w kolejnej części. Ostatnie pytanie, które przyjmujemy, to jest tam pani zgłaszająca się z końca. Proszę. Nie, tutaj jest mikrofon. Już przepraszam bardzo. Ja mam, chciałam podnieść bardzo ważną kwestię dotyczącą konkretnie tych zajęć z dziećmi. Pani dyrektor Biura Edukacji podkreśliła, co ma dla mnie ogromne znaczenie, że zależy nam na tym, żebyśmy ten język umieli. W związku z powyższym proszę o zastanowienie się nad następującą sytuacją. Chodzi mi o taką sytuację, gdzie zatrudniamy nauczyciela z zewnątrz, bo chcemy, żeby te zajęcia z dziećmi były prowadzone na odpowiednim poziomie. Otóż moim zdaniem, jeżeli ta edukacja językowa, nawet jeżeli to jest przygotowanie, była prowadzona na, była efektywna, moim zdaniem powinno się to odbywać w ten sposób. Nauczyciel przychodzi na te zajęcia, grupę dziecięcą dzielimy na połowę. Nauczyciel, który wypracowuje swoje pensum, w tym czasie zajmuje się
pozostałą grupą i przeprowadza z nimi swoje zajęcia. Natomiast nie wyobrażam sobie tak naprawdę dobrego przygotowania dzieci, jeżeli się to odbywa w grupie 25-osobowej. Ja wiem, pani dyrektor, zajęcia językowe nawet w zabawie są czymś innym niż zajęcia prowadzone przez nauczyciela z całą grupą. Pani dyrektor, ja tylko jestem przekonana, że za chwilę państwo usłyszą, że to nie jest nauka języka obcego i chyba pewnie cały kolejny moduł będzie poświęcony całej idei wprowadzenia oswojenia się z językiem obcym. I tak naprawdę, drodzy, znaczy ja zdaję sobie sprawę i to, o czym pani mówiła, to rozwiązanie z jednej strony jest bardzo oczywiście dobre, bo efektywnie jak jesteśmy starsi, to wolimy grupę językową 10-osobową niż 20-kilkuosobową, ale akurat język obcy w przedszkolu wśród maluchów ma zupełnie inny wymiar, zupełnie inny sposób prowadzenia. Jestem przekonana, że między innymi pani doktor Małgorzata Pamuła będzie o tym mówiła. Także dziękuję, aczkolwiek... No mówię, to jest propozycja, którą pewnie byśmy kupili trochę w innej rzeczywistości finansowej.